No, witam wszystkich. Jestem w drodze do lasu. Dzisiaj mamy taką średnią pogodę, żebym powiedział. No i tutaj przy drodze oczywiście jest ulica. Rosną dwa albo trzy nawet czerniduaki kołpakowate. Ja ostatnio chyba pokazywałem, jak byłem w lesie. Tak. O. Ja oczywiście takich grzybów nie zbieram przy drogach, jakichkolwiek nie zbieram. Bo mogą być naobowione. Jak grzyby, to tylko w lesie albo przy lesie. No i tutaj pieczarki. Pieczarki, ale też ich nie biorę. Chociaż ta jest bardzo ładna. No dobra, jak będę w lesie na miejscu, coś będzie, to się odezwę. No i udało się trafić. Trzy kanie na początek. Tak one wyglądają. No, jedną już korzeń urwany. No, taki zapach jak kukań. Ładny. Mogą być. Teraz będę musiał. Chyba jakoś, bo mam dwa wiadra. No to będę musiał to jakoś rozdzielić, żeby to miało sens. No, dobre i to. Dobre i to. Pierścień się tutaj urwał. No, tak to wygląda. Nie są to jakieś tam mega młode te kanie, ale są. Dobra, jak coś jeszcze będzie, to oczywiście się odezwę. No, tam jedną musiałem, co pokazywałem te trzy, to musiałem odrzucić, bo była robaczywa. A tu mam kolejną. No, też taka. No, stan nie jest zbyt idealny, ale może być. Może być. Dobra. Cały czas się kręcę tutaj, w tym miejscu i zobaczymy, co wyskoczy. I tu mam kolejną, taką mniejszą. No. Coś takiego jak to. No nic. Tu mam takie bardzo stare egzemplarze, ale ja ich nie biorę. Strasznie skapciałe. Pokażę może tylko. Jest tego tutaj. Mówię, no takich to nawet nie ruszam, bo nie ma sensu. No. Dobra, jakby coś było, to oczywiście się odezwę. Tu mam taki ciekawy okaz grzyba, ale to na pewno nie są opieńki, oczywiście, mówię od razu. To jest najprawdopodobniej maślanka wiązkowa. No ona jest z tego co wiem trująca. Także ja tego nie biorę, tylko pokazuję. Tak o, wyglądowo. No i prawdopodobnie tak. Chociaż ten telefon trochę tak nie oddaje kolorów za bardzo. Jakie ja widzę oczami. No ale tak mi się wydaje, tak z ciekawości tylko pokazuję. Też tutaj rośnie. Także tego nie bierzemy. Dobra, takie grzyby oczywiście. Niejadalne bądź trujące też można pokazywać. Na razie. I tu kolejna czubajka. Tak wygląda. Ja miałem wcześniej parę, ale nie nagrywałem. Bo tak za każdym razem to też wyciągać ten telefon to za bardzo się nie chce. Tutaj w takim lesie jestem, trochę słońce tutaj zaczyna przeszkadzać. No i zobaczymy. Zobaczymy co będzie. Tu mam kolejną, ale taka skapciała, jakby takiej brał nie będę. Tylko tutaj ukręcę korzeń. No średniej wielkości, średniej powiedziałbym. No ale dobre i to. Dobre i to. Jakby coś było, to oczywiście dam znać. Tu mam kolejną czubajkę, ale to nie jest czubajka kania, od razu mówię. To jest czubajka gwiaździsta. Tak ona wygląda, taki cieniutki korzeń ma. No też stan nie jest za idealny, ale ona jest jadalna. Ona jest jadalna, także można ją brać. Tak to się nazywa. Także takie czubajki też można brać. Także ja ją sobie wezmę, chyba jak będzie oczywiście dobra, jeżeli będzie robaczywa, to nie. To niestety nie. I też chcę powiedzieć, że dużo się tutaj trafia tych czubajek czerwieniejących, ja ich nie biorę. No bo nie, bo one
jednak są podejrzane. Dobra, kręcę się teraz tutaj i zobaczymy, co będzie. Teraz mamy grzyba, na którego temat jest ostatnio bardzo, bardzo głośno. W internecie głównie. Chodzi o muchomora czerwonego. Oczywiście tak on wygląda. Niektórzy influencerzy, youtuberzy oczywiście uważają, zbierają te grzyby. Uważają, że po przesuszeniu, czy w ogóle, że można je spożywać. A jakie jest moje zdanie? Moje zdanie jest takie, że lepiej nie ryzykować. Nawet gdyby ten grzyb był w jakiś sposób tam przygotowany do spożycia, to najprawdopodobniej trzeba się na tym dobrze znać, bo po co się zatruwać, że tak powiem. No, ładny egzemplarz. O, nie będę go zrywał, tylko pokażę w trawie i tutaj drugi też. Można pokazać, można zrobić tam, nie wiem, zdjęcie. Ale czy go zrywać, czy ryzykować jedzeniem, czy potem zatruciem, czy coś, to moim zdaniem to jest pomysł po prostu głupi. No tyle. Takie jest moje zdanie. I tyle. Tyle, co miałem na ten temat do powiedzenia. Ja oczywiście ryzykować nie zamierzam. Ja zbieram grzyby tylko te, co do których jestem pewien, że są jadalne. I to polecam każdemu. Oczywiście ja widziałem te filmiki, przerabiano te grzyby tutaj. No i tam później, że niby tam jakieś mikrodawkowanie. Ja powiem szczerze, ja się na tym nie znam, dlatego nie będę ryzykował. Nie będę ryzykował, bo chcę zachować zdrowie i tyle. No i to tyle, co miałem do powiedzenia na ten temat. O, tych muchomorów jest trochę. Także fani tego grzyba by mieli co tutaj zbierać. Ja oczywiście, jak powiedziałem, nie ryzykuję. Można sobie obejrzeć, zrobić zdjęcie i tyle. No bo grzyby są ładne, no nie powiem, że nie. Taki muchomor zawiera no, różne substancje typu muskaryna, stąd nazwa Amanita muscaria. No niby tam śladowe ilości są tej muskaryny, ale są też inne. Teraz nie pamiętam, jakie dokładnie składniki. Także mówię, no brać ich nie zamierzam, na pewno, a testować na sobie też nie. No, dobra, kręcę się i kręcę i jak na razie nic prócz tych kan, no i tej jednej trubajki gwiaździstej. Chyba, że tam coś widzę, ale to na bank też uważam, żeby tych grzybów nie podeptać, bo jednak nie jestem za tym, żeby niszczyć grzyby. Niech one sobie będą, bo one są pożywieniem też dla innych. Że tak powiem, tu jest jakaś taka mniejsza ta, ale nie wiadomo, czy to jest dokładnie czubajka. Coś tutaj jest. Zaraz zobaczę. No, taka też chyba z tych czerwieniejących mi się wydaje. Dobra, tego nie będę brał. No tu akurat odrzuciłem niestety, bo był kapeć. Dobra. Polecimy dalej. Coś innego w końcu. Taki podgrzybek jakby. Zdrowy, fajny. Jak na razie jeden, no ale dość duży. Tu miałem te dwie czubajki gwiaździste, nie nagrywałem wcześniej. O, też jedna taka większa. Pokażę tak. Ona się strasznie łamie. Trochę podstarzały okaz jakby, ale może być. Może być. Dobra. W tych chaszczach trochę się kręcę, tak jakby zobaczymy, co tutaj wyjdzie. I tutaj kolejna kania, tym razem no tych kań jeszcze mówię trochę jest, no ogólnie tak ona wygląda. Zapach ładny. Tu coś jeszcze mam, ale co to jest? To nie jest na pewno żadna kania. To
Jakieś takie jakby maślaki, no jasne. O, proszę bardzo. Przykani. Przepraszam, że tak nosem powietrze wciągam, a no jest trochę jakby nie patrzeć chłodno. Te maślaki też nie są w idealnym stanie. Widzę, bo jest pierścień, to jest maślak. I tam mam drugi gdzieś pod tym. O. Jak go zerwać, to jest. Ciężko się tu chodzi, bo straszne zgliszcza są. No ale coś się trafia, to jest najważniejsze. O, kolejny taki żółty, tak jakby. Tak sobie to wygląda. No i co, lecimy dalej. Zobaczymy, co jeszcze wyskoczy dzisiaj. I tu miałem takiego gołąbka, trochę wyżarty. Taki fioletowa zieleń jakby. No tych gołąbków nie jest tak dużo. Właściwie to chyba wcześniej spotkałem jednego, ale był całkiem kapeć. A tu ten drugi. Dobra. Jeszcze trochę się pokręcę, tutaj patrzę na te pniaki też, bo słyszałem właśnie, że są opieńki. Jak na razie to widzę same te maślanki wiązkowe. Także tego ja nie biorę. Tam nie będę podchodził, tylko mówię. I tam też tutaj podejdę. No też. Tego jest od groma. No, cały pniak zarośnięty. Takich ja nie biorę niestety. No. Bo to są grzyby trujące. Warto je pokazać, ale brać niekoniecznie. Dobra. To idziemy dalej. I tutaj teraz miałem takiego gołąbka małego. No. Coś takiego. No, teraz to tak chodzę i jest trochę słabiutko. Idę tutaj łażę. No zobaczymy. Zobaczymy, co jeszcze wyskoczy. Jakby coś było, to się odezwę. Jak nie, no to spotykamy się przy podsumowaniu. No nie ma takiego szału jak ostatnio 2 tygodnie temu, no ale co zrobić? Nie zawsze może być. Przy pniaku podgrzybek zwany zajączkiem, tak na niego mówią. Jedna sztuka, ale zdrowiutki, ładny. Tak sobie on wygląda. Tutaj znaczy nic już nie ma. Nie. Raczej nie. Tu już nie będę wchodził w te zarośla, bo nie ma sensu. Idę teraz taką drogą zarośniętą. No i zobaczymy. Zobaczymy, co będzie dalej. Jakby coś było, to się odezwę. Jak nie, to spotykamy się przy podsumowaniu. Pokażę raz jeszcze. Tak to wygląda. No. Zawsze coś. Zawsze coś. I tutaj kolejny gołąbek, podstarzały trochę, ale dobry, zdrowy, także wezmę, bo szału dzisiaj, jak mówiłem, nie ma. Idę teraz tą drogą i może coś jeszcze się przyuważy, miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję, no bo lepiej mieć więcej niż mieć mniej tych grzybów. A dzisiaj, tak jak mówię, szału nie ma. Także kawałek sobie podejdę jeszcze. To jest taki las mieszany. Moje okolice, czyli okolice, nie wiem, czy mogę mówić śmiało. Dolny Śląsk, jakby ktoś nie wiedział,
Ogólnie zapraszam na Dolny Śląsk. Mamy tutaj bardzo wiele atrakcji do zwiedzania. W pobliżu znajduje się Arboretum Wojsławice, najbardziej znane w Polsce, filia ogrodu botanicznego. Także zapraszam. No cóż, idziemy dalej. Zobaczymy, co będzie. No i tutaj z brzegu drogi cztery maślaki żółte. Ten taki największy. Zdrowy, ale taki podstarzały. Oczywiście biorę. I trzy mniejsze. Ten też taki najlepszy. Tego tutaj. I jeszcze na końcu ten. Malutki. A niech będzie. Niechaj będzie. Także troszkę się tego zbiera, jak widać. A zwłaszcza przy końcu grzybobrania. Tu mamy jakiś inny, to nie jest maślak. No i co? Idziemy dalej. I tu mam takie dwa czuwajniki. Fachowo to się nazywa czuwajnik ponury, najpewniej. Tak one wyglądają. One są jadalne, z tego co ja się orientuję. Także wziąć je wezmę. One są jadalne, także można je jeść. Tak samo jak kanie. Tylko to są takie mniejsze. Ja kiedyś je chyba nawet zbierałem, pamiętam. To tak na koniec, bo jesteśmy przy drodze i będziemy już raczej wychodzić. Dobra. Jakby nic nie było więcej, to spotykamy się przy podsumowaniu. I kolejny podgrzybek. Taki. No. Tak to wygląda. Tam mam chyba kolejnego. Już widzę. No pewnie. Akurat przy końcu coś zaczyna się trafiać. Mam już tutaj. O. Tak sobie wygląda. No. Tak jak mówię, jestem przy tej drodze polnej. No i jakby nic nie było, to spotykamy się przy podsumowaniu. Czas na takie podsumowanie krótkie. Tutaj już oddzieliłem, bo jestem już w domu. Oddzieliłem te kanie i te czubajki gwiaździste oraz dwa te czubajniki ponure. Tu mam je w misce. No tego trochę było. To jest jedna z tych czubajek gwiaździstych. A te czubajniki, tu mam kanie. Te czubajniki są gdzieś tam pod spodem. Są już tam. O. Może pokażę tylko jeden. One są jadalne. Także można je tak samo przyrządzać jak kanie. No i tutaj mam w wiaderku tak. Gołąbki, takie jak ten. Trochę większe. Największy chyba dzisiaj to ten maślak. No nie ma tego za dużo, ale zawsze coś. No i tutaj taki oto podgrzybek. Śniejący, on śnieje, ładny, no i też inne, najmniejszy to ten maślak, maślaczek, kolejny podgrzybek i tam jeszcze jednego po drodze znalazłem gdzieś, on tutaj powinien być, chyba ten, nie, to jest maślak, też
No gdzieś powinien być. No tutaj wrzucałem. Chyba to to. Na pewności nie wiem. Chyba tak. Przy samej drodze. No i to byłoby na tyle. No, nie było takiego szału. W końcu też udało mi się dorwać, że tak powiem, muchomora czerwonego i coś o nim też powiedzieć. Własne zdanie. Możecie się z tym zdaniem zgadzać, a możecie się nie zgadzać. Tak jeszcze powiem jako ciekawostkę, że akurat wracałem przez park i tam też pod jednym z drzew rósł muchomor czerwony. I ze trzy czubajki gwiaździste, ale ich nie brałem. No bo ja w parkach, po parkach grzybów nie zbieram. Dobra, to byłoby na tyle dzisiaj. Trzymajcie się do następnego. Miłego weekendu ogólnie i cześć.